No i dzień dobry, pozdrowienia z pielgrzymki. Słuchajcie, lecimy dalej. Mamy właśnie teraz tą misję z infiltracji obozu kleryków z tym naszym towarzyszem głupim. No ale co poradzimy? No jest głupi, to jest, no. Nic nie zrobisz, nie? Trochę się żeśmy tutaj, że tak powiem, uzbroili i pasuje. I teraz możemy cisnąć, jest zapisane. Także następny odcineczek, bardzo fajny. Gotowy? Gotowy, jasno, już gotowy. Powiesz mi teraz, dlaczego zamierzałeś mnie wrobić przy Irisie? Miałem swoje powody. Jakie? Słuchaj, jedyne co nas łączy, to ta misja. Nic więcej. Nie mogę. Aj. Zdradź mi dokładnie, o co chodzi. Nie. Czego chciałeś od zbieraczy? Odpowiedzi. Czy mieli coś wspólnego z atakiem? Nie zaprzątaj tym sobie swojej pustej główki. Dobra, Załatwmy to lecimy jak na tych najszybciej. kleryków. Zobaczmy, co tam. Dobra. W takim razie spierdalajmy stąd. Słusznie. Co planujesz? Wkrótce się dowiesz. Do tego czasu słuchaj moich rozkazów i siedź cicho. Słusznie, słusznie. Dobra. Wszystko gra. Ale tam bokiem chodzi. Ja bym mógł jakiś secik sobie zmienić, nie? Nie mam kogo nawet. Na hita już pada. Chodź. O, to te może nie padną na hita. On mnie zajebał. Kurwa, tylko nie swojemu. Ej, miałem wrażenie, że jemu jebłem, ale nie wiem. Ej, fanty, fanty. Helikopter? Uj. Znasz centrum operacyjne kleryków? Nie znam. Nie. Kiepsko. A co? Próbuję coś ustalić i twoje durne pytania mi w tym nie pomagają. No wkurwiam, nie? No dalej. Ruchy. A tu nic nie ma w środku? To jest dobre miejsce, bo może być. Wiedziałem, że tu coś będzie. Pan tu wie, co dużo ma. Dobra, bo już się spieszy. Ruszajmy. O, teleporta mamy nawet przy okazji. A tu jakieś fanty? Może już byłem. Ale nie, no jakbym był, to bym nie odkrył teleportu. A save? Nie znam. Czy pewnie gdzieś jest napisany, tylko... Nie wiem gdzie. Dobra, gdzie jest ten ziomuś nasz? Tu jestem, chodź. Lecimy z tą misją. Tu się ten miecz się biały zrobił, on nie był biały chyba, nie? Ej! Idziemy dookoła zboczem góry. Droga na przełaj byłaby zbyt niebezpieczna. Co niby jest tam takiego groźnego? No właśnie. Różne rzeczy. Ilekroć próbowaliśmy zająć górę, zawsze kończyło się to źle.
Unikajmy zatem wszelkich konfrontacji. Dobrze? Chodźmy dalej. Tylko cicho. Nie musisz tupać jak jakiś szakal. Trzymaj się blisko mnie i wypatruj wszelkich ruchów. Tam jest jakieś ognisko. Wolę ustrzec się niespodzianek. Kurwa. Musisz być cicho. Jakiś grzyb. Idę, nie lękaj się. Prowadź. Rzeka zamarzła i pójdź. Dlaczego stajemy? Mam złe przeczucie. Musimy wybadać okolice. Pójdę przodem. Ty ruszysz za mną w pewnej odległości. I nie wychylaj. Kurwa, jakaś zasadzka, pułapka, czy o co chodzi? Nie widziałem, gdzie on poszedł w ogóle. Idź ciszej. Yep. Troll hałasuje mniej niż ty. O co tym razem chodzi? Przed nami jest dwóch kleryków. Wyglądają na martwych. Widzę jedynie kilka zwierząt. Nim podejdziemy do ciał, trzeba pozbyć się tych kryształowych szczurów. Nie ma sprawy. Pójdę przodem. Dawaj, jedniemy je. Ale tych ciał rzeczywiście nie widzę na razie. A nie, to ciągle. Dawaj. Brakuje jednego ciała. Pan ty dawaj. Dlaczego tak sądzisz? Ta dwójka to zwiadowcy. Poruszają się trójkami. Co tu robili klerycy do jasnej cholery? Szukali zasobów. Coraz głębiej wdzieramy się w ich obszar, więc trudniej im o surowce. To był dla nas konieczny ruch. Wojna mija się z celem. Nigdy nie jest konieczna. Co w ciebie wstąpiło? Nie widzisz w tym znaczenia militarnego? Ignadon to miejsce ważne pod każdym względem strategicznym. Może i tak. Klerycy nigdy nie zdołaliby obronić się do regionu przed najeźdźcami. Naprawdę? Nie dali rady nam, jak więc chcieliby powstrzymać ich? Gdyby tak rozpatrzyć sprawę, to mają szczęście, że ich przepędziliśmy. Dobra. Skupmy się na poszukiwaniach trzeciego zwiadowcy. Na co dokładnie liczysz? Że moje przeczucie okaże się trafne. Ja liczę na dobre fanty. Do tego zupełnie nowy wróg. Pomożesz mi z tym tropem, czy czekasz na kolejną lekcję? Ty pierwszy. Nie tak szybko. Zabierz stąd wszystkie przydatne rzeczy. Łe, to na pewno. Napastników nie interesował ich ekwipunek. Możemy to wykorzystać. Zaraz wrócę. Złą. Coś tam pan tu było, nie powiem, że nie. Ruszajmy. Dobrze. W drogę. Komu w drogę temu rajd, nie? Atak nastąpił niedawno. Ślady wciąż są świeże. Ale go zajebał od razu, nie? Tam są, tam jest teleport, dobra. Jeszcze mam takie, chcę zobaczyć, czy coś mogę tutaj na przykład założyć.
Zręczność, czemu nie poszedłem w zręczność i byśmy byli... Dobra, kurde, pamiętajcie, żebyśmy poszli w zręczność. Byśmy mieli potężny miecz dwuręczny, nie? Cześć, zręczność, no nie ma bata. Ile mamy do levelu? O kurde, kupę. Nie żyje. Tak sądzimy. Musiał odnieść zbyt poważne obrażenia. Zetknąłeś się już z klerykami. Co doprowadziło ich do upadku? Po prostu mnie to ciekawi. Ja w jedynce nawet byłem klerykiem. Jedna moja... To wina wiary. Wiara. Nigdy nie pojmę obłędu. Jaki kryje się za tym jak grałem w jedynkę, to za pierwszym razem przechodziłem... To za zacka! Padnij! Kurwa. O kurwa, panie. Po stronie kleryków, a dopiero za drugim było... Po stronie... Kurwa, bo mi jebnie. Dobra. Skończyło się. Kurwa, ale... Dawaj, gdy. Jebli go? Dał się jebnąć? Dobra, wstał, dobra. Dostał w łeb, ale dostał. Proszę. Dobra. Posługujesz się ciekawym stylem walki. Chyba nie wszystko zapomniałeś. Z twoich ust brzmi to jak prawdziwy komplement. Stwierdzam fakt. Gdybyśmy nie pokonali najeźdźców, ich plan by się powiódł. Jaki plan? No właśnie. Zasadzkę zastawiono na kleryków. Zaginięcie zwiadowców szybko wyjdzie na jaw. Ich tylna straż nie przetrwałaby potrzasku. Padliby jeden po drugim. My jednak stanowiliśmy nieznaną zmienną. Tylko dlatego ich pan spalił na panewce. Mimo to jak najszybciej oczyśćmy sobie dalszy szlak. Raz nas zlekceważyli. Nie popełnią więcej tego błędu. Rakis to niebezpieczny teren. Ja tu muszę wziąć... Panty. Będzie czas na odpoczynek, jak dotrzemy do bazy kleryków. Póki co się nie zatrzymujmy. Poczekaj, no pan tu muszę to zabierać. O, ale fajnie. Ruszajmy. Wyjaśnijmy to sobie. Nie zaatakujemy kleryków, rozumiesz? Niezależnie od problemów, jakie się pojawią. Przede wszystkim zależy nam na tym, by ustalić pewne fakty. Po co mi o tym mówisz? Musimy się dowiedzieć, w jakim stopniu klerycy byli zaangażowani w zamach na nasz silos i jaki widzieli w tym cel. Z martwych niczego nie wyciągniemy. Nie, to drzewo. Pamiętaj o tym. Creepy ten gościu, nie? Jak ci z tego? Trochę jak ci z... No mów się, jak to się nazywało. No z gry o tron, nie? Zdaje się, że ciągle dochodzi do kolejnych starć. Tam! Skalne smoki! Poradzimy sobie, jasne, że tak. Jedziemy z nim. Takiej reakcji się po tobie spodziewałem. Chodź za mną. A, to są te, kurwa. No to dawaj je, bo ja ich nie lubię. Dawaj. Dobra, po jednym już jest. Dawaj. Ostatnie. Dawaj, no ja.
No nie wierzę, tutaj nie traciłem go ostatnim razem. Gdzie on w lizie? No dobra, ten się zginął. Kurwa, trzęsie mi się ta myszka, jak nie wiem. Ej, bo mnie... No właśnie. Panie, tu trzeba się wyleczyć. Pi, pi, pi. Będziesz łatwiejszy, dobra. Dobra, fajnie, mamy to. Słuchajcie, został mi jeszcze jeden odcinek w ogóle do nagrania. No i będzie gili, będzie cała pielgrzymka obsłużona. No idziemy czy nie idziemy, ej? Wolę walczyć z nimi niż z tą fioletową hordą. Ich ataki są przewidywalne, co czyni z nich łatwiejszych przeciwników. To problem z ich instynktem. No i? Skalne smoki padły. Owszem, wciąż czuję jednak coś na kształt niedosytu. Za wolno się z nimi rozprawiłem? Naszym zadaniem jest uporać się z wielkimi problemami. Mimo to wciąż potykamy się o te drobne. Muszę zoptymalizować naszą drogę. Na szczęście znalazłem alternatywę, która przyspieszy nasze postępy. No to dawaj. To znaczy jaką? Zobaczysz. Klepę ubianosika i chuj. Też sobie zapiszę, mimo że się zapisywało przed chwilą. No dalej, idź, idź, idź. No, także słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jestem... O! Jesteśmy coraz bliżej celu. Przedstawię ci mój alternatywny plan. Tam... Fajne miejsce przy tej rzece. Ta trasa powinna być wolna od zagrożeń. Tak przynajmniej było ostatnim razem. Chodzi ci o skrót? O ubezpieczenie na życie. W głębi góry ominiemy część niebezpieczeństw. W drogę. Trzymajmy się blisko siebie. Poczekaj. Wzorny, zawsze ubezpieczony. Tam są fanty, czekaj, tam jest... Tu będą fanty. Dużo, nie dużo, ale coś tutaj było. Wędka. Dobra, gdzie on tam jest? O, zobaczcie, kwiatki. Idziemy. Gdzie on jest? O co chodzi? O kurwa. Co chcesz mi powiedzieć? W porządku, nie mów. Jakieś niebezpieczeństwo się kroi. A gdzie my jesteśmy na mapie w ogóle? Z tej strony, aha. Takie miejsca często stają się drogą przejazdową dla prymitywnych środków transportu. Na szczęście albowie nie muszą korzystać z archaicznych ludzkich tworów. Zdajesz sobie sprawę, że idziemy pieszo? Wolałbym korzystać z oblatywacza. Niestety okoliczności na to nie pozwalają. Uważaj, ktoś tu idzie. Szykuj się. Co tutaj robisz? My się znamy. Ty się tym zajmij. Moje doświadczenia z ludźmi są ograniczone. Hej, zadałam ci pytanie. Kim jesteś i skąd pochodzisz? Coś ty za jedna. Weronika, a teraz odpowiedz mi na pytanie. Nie twoja sprawa. Czyżby? Człowiek i alb. Niecodzienny widok. No zasadniczo tak. Bas chętnie was przyjmie. Bas? Kto to taki? Nasz przywódca. Poszczęściło się wam, dopiero co wrócił. Wpadliście na grupę wędrownych handlarzy. To miejsce służy nam za centrum operacyjne. Zazwyczaj rozstawiamy kram przy drodze. Jednak skoro mamy gości, możemy pozwolić im zaopatrzyć się w sprzęt tutaj. Bez obaw, my nie patrzymy krzywo na nikogo. Nawet na albów. Akceptujemy każdego.
Przekaż to swojemu towarzyszowi i chodź za mną. No i wuj. Możemy jej zaufać? Zaraz się przekonamy. Dobrze, nie będę się wychylał. Ty pierwszy. Co się tak ociągacie? No bo co? Jesteście tu pierwszymi gośćmi. Mamy dość brudno, ale co tam. Skąd się wzięliście? Większość z nas należała do starego gangu Baxtera, ale kiedy zaczął działać zgodnie z prawem i bawić się w burmistrza krateru, odeszliśmy. Nie zamierzaliśmy stać się częścią jego utopijnego śmietniska w kraterze, dlatego osiedliliśmy się tutaj. Kto powiedział wam o tym miejscu? Znaleźliśmy informacje na papierze ze Starego Świata. Sporo to trwało, zanim rozgryźliśmy, co nam się trafiło. Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę. I tyle. Witamy w naszych skromnych progach. Baz jest tam. Pomów z nim. O, ten złom mogę sobie wziąć. Przyda się, to się sprzeda. Dobra, zapiszę też jeszcze, ale... O, Baz, jaki ciekawy gość. Bez. Chyba nieco zabłądziliście, przyjaciele. Miło was poznać. Mówcie mi, Baz. Prowadzę tu przystań dla zbłąkanych dusz. Znowu wiedźmi się kojarzy. Co możemy dla was zrobić? Opowiedz mi o was. Większość szczegółów przedstawiła ci pewnie Weronika, więc będę się streszczał. Jesteśmy grupą wyrzutków, uchodźców i przesiedleńców. Najemnikami, którzy znaleźli tu schronienie. Pozwól, że spytam ponownie. Czego od nas chcecie? Szukam nowego sprzętu. Macie coś na zbyciu? Dobrze trafiłeś. Zgromadziliśmy wiele porządnych pancerzy. Może coś czego kupimy? Pytanie, czy cię na nie stać? Spokojnie. Ile bierzecie? Zawrzyjmy umowę. Zapomnij o tym, co mówiłem o zbrojach. Tak naprawdę sami ich potrzebujemy. Twój milczący koleżka posiada coś, co całkiem by mi się przydało. Jeśli zgodzi się oddać swój pancerz, przepuszczę was. Chyba nie bardzo. Istna propozycja. Radzę, byście ją przyjęli, bo w inny sposób się stąd nie wydostaniecie. A przynajmniej nie o własnych siłach. Chyba czeka nas bitka. Żadni z was kupcy, tylko zasrani łupieżcy! Kupcy, łupieżcy... To wyłącznie słowa. Ciekawe, czy są mocniejsi od nas? Krótka piłka. Albo twój kumpel przekaże nam zbroję, albo obydwaj przypłacicie to życie. To nie my utknęliśmy tu z wami, tylko wy z nami. Próbujesz mnie przestraszyć, Ofermo? O ty. Nie dam się nabrać. Zakład? Czy ja wyglądam na głupca? Zaraz ci dam zwór rurki. Zrozum. Prowadzę interes i powinienem dbać o reputację. No dobra, niech stracę. Przystanę na zawartość waszych kieszeni. Jak widzę, są pełne kryształki. Złóż mi ofertę nie do odrzucenia, a pozwolę wam przejść. Zastanów się, czy naprawdę warto umierać. Teraz kwestia tego, czy lepiej dać im kryształki, czy będę mógł z nimi pohandlować, może mają pantę, a tak? No nie wiem. Jebać, atakujemy ich. Wkurzył mnie. Co powiesz na darmowy wpierdol? Ty durniu,
Potnę cię na kawałki i wypcham nimi twoją pyskatą jadaczkę. Pieprzony robot! Chyba połowę życia. Dusty, no nie rób jaj, kurwa, przecież ty urazisz. Weronika, no kurwa, ty też. Miał być prosty spacerek. A jak trzyma tą broń? Miał być prosty spacerek, kurwa. Do kogo oni strzelają? Dobra, bierzemy co mają. To nam się przyda, wszystko. Dobra. Weronika, trochę tutaj łupów mamy, czy nie mamy? Weronika jakąś broń miała, nie? I gdzie ona jest? Dobra. Przeklęci ludzie! Wiecznie im mało! Bez przywódcy wkrótce przepadną! Nic tu ponad. Szkoda ich było, no ale... Czekajcie, no to już wezmę sobie panty. Ukradnij eliksir złodzieja, nie? No, spoko. A ci tam? Rozwalmy wszystkich, kurwa. Jeszcze coś było, nie? O, ten ma lukę jakąś. Zaraz mnie zajebie. Dobra, bo jak już tutaj tego, no to wszystko sobie tutaj weźmy, opierdolimy i tyle, nie? Rexit jak najbardziej. Ucha, talerz. Bierzemy wszystko. O, złoty talerz. To jeszcze coś leżało, nie? Czy... O, tam na dole jeszcze jest Rexit. Wiadomość łupieżcy. Musimy. Myśmy są takie mądre. Najpierw okradliśmy tych głupich kryków w nocy, a potem włożyliśmy. Żeśmy wszystko do sejfu przy drugim wyjściu. No i nie musieliśmy nieść wszystkiego przez calutki tunel. 12:34. Ja oczywiście to zrobię potem, bo 12:34. Ja sobie zrobiłem potem. No ale widać, dobra. 12:34. Przy drugim wyjściu, słuchajcie. Skrzynia przy drugim wyjściu, 12:34. Nie śpi, chłopak, staw, wej. To ci kazał wstać. Znaczy spać. Dobra. Safe przy drugim wyjściu, okej. Okay. Ciekawy jestem, 12:34. Ruszajmy! No chodź, chodź.
Kurwa, gdzie jest drugie wyjście? No to raczej nie, dobra. Żebyśmy tego sejfku nie pominęli, bo wydaje mi się, że szkoda. Panie. Dobra, chodź tutaj do światła, bo ja tu nic nie widzę. Ja mogę się z wami lać, ale... O kurwa, nie zjego. Jest tu jakiś safe? Jest to... kurwa, jakaś pochodnia? Czekajcie. Ja tu nigdy nie miałem pochodni? Może nie miałem. Może dopiero będzie tutaj ten safe. O, ile eleksu. Ładnie towaru mieli. No dobra, ale gdzie ten safe? Mnie cały czas nurtuje, czy my dotrzemy do safe'u, czy my gdzieś to ominiemy. Przy drugim wyjściu jest niby. Jest drugie wyjście, a gdzie jest safe? Świeże powietrze. W końcu. Przypomnij mi, bym przez jakiś czas darował sobie ten skrót. Postaram się. Myślałem, że może coś tutaj będzie. Ale nic tu nie widzę. Może jeszcze gdzieś tam niżej. Nie wiem, ja tu safe'u nie widzę. W którym tu miejscu jesteśmy? Tu gdzieś, tak? 12.34. No gdzieś jakiś safe minęliśmy, jak nic. Albo coś, co było safe'em, a nawet nie wiemy, że to było safe'em. Nawet tam się nic nie pokazywało. Z tego szpigur, nie? Nie wiem, to by się pokazało. Dobra, palić się, trudno. Nie znaleźliśmy, to nie znaleźliśmy. Bywa i tak. A może jeszcze gdzieś tam niżej będzie, nie wiem. Też tak może być. Klerycy są blisko, ale najpierw coś sobie wyjaśnijmy. Dlaczego stanąłeś po mojej stronie? Przecież nie chodziło o twoją zbroję. Na twoim miejscu przystałbym na żądanie łupieżców. To kwestia zasad. Dokładnie, zasady. Nie porzucam swoich wspólników na pastwę losu. Nawet mnie? A to ciekawe. Skupmy się ponownie na naszej misji. Jesteśmy niedaleko. O, czosnek i pasuje. Jeszcze ja tu tak sobie troszeczkę boczkiem, bo ja tu liczę, że gdzieś jakiś jednak safe jest, ale... A może tu będzie? Ty spalony haczy, co? No, ale nie ma. Ło, kurwa! O, baby. Tam jest następny, kurde.
Dostajemy na śniadanie, słuchajcie. Dobra, jedno. Bo mnie tu interwiuje, czy tu gdzieś sejfu nie ma, dlatego tu tak krążę. Sejfu może nie ma, ale jakieś tam są inne fanty, aczkolwiek jest tu fajna w ogóle miejscowa, nie? Zajebista. Fajne miejsce. Kiedyś sobie zwiedzimy może, ale najpierw idziemy tutaj z zadaniem. On tam idzie już? O, idź. Kurwa, chłopak, bij się z nimi przecież. Wiecznie żyć nie będę. Poli, tu jest. Ej, ten mój jak przyjebie, to też jest ładny. No i dobra. Dobra, te fanty weźmiemy. No tam jest chyba ta heavy racklery, nie? Tam chyba już byliśmy, ale... Dawaj jeszcze tego noja. A ten czekał, nie? Nie pomoże, nie? Coś by mógł pomóc, to nic. A, tu jest jakiś piździpon, dobra. Dotarliśmy. Baza kleryków jest przed nami. Tutaj się rozstaniemy. No i co teraz? Jak teraz do tego podejdziemy? Klerycy najpewniej nie wpuszczą mnie do swojej siedziby. Dlatego ty przejmujesz pałeczkę. Posłuchaj. W stroju kleryka należącym do Skibora znalazłem identyfikator. Pokaż go strażnikowi przy bramie. To punkt kontroli. Daj mi ten strój. Z pewnością zdołają coś z tym zrobić. Zachowuj się adekwatnie do ich reakcji. Pamiętaj, musimy ustalić, czy Skibor był odpowiedzialny za atak na Silos razem z klerykami. No właśnie, czy klerycy, czy jak, czy Skibora wykorzystali? A co ty będziesz robił w tym czasie? Zaczekam, aż wdasz się w rozmowy ze strażnikiem i prześliznę się niezauważenie. Jeśli tobie się nie uda, ja postaram się coś wskórać. Nie zapomnij tylko o jednym. Za żadne skarby nie pozwól, by klerycy dowiedzieli się, z czyjego rozkazu tu jesteś. Jeśli cię zdemaskują, naszą misję szlak trafi i trop się urwie. Coś jeszcze. Informacje o śmierci tych zwiadowców zachowaj dla siebie. Napomknij o tym tylko wtedy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja. No i gitara, słuchajcie. No to właśnie robimy tak. O, prawie mamy level i wtedy jak sobie ten level wbijemy, to pamiętajcie o zręczności. Zręczność, bo weźmiemy sobie, założymy ten miecz dwuręczny, któryś tu jest miecz dwuręczny, o ten miecz renegata, on ma kurde 120 obrażeń, zręczność 3 tylko nam brakuje, to zrobimy, no. A ostrze kuriera, ej, można to ulepszyć do ostrza. Ciekawe jak to, co byśmy jeszcze tu potrzebowali. A to jeszcze lepsze. To ma teraz 94 i to też ma 94. A to jak można ulepszyć, ej, zajebiście. No dobra, słuchajcie. Kończymy, widzimy się na następnym odcinku.
Jak najbardziej. No, już to piszą, czy dzisiaj live. Dobra. O, bo coś tu łazi. Wędrowny kupiec, kołodupiec. Co on ma? Witam, nieznajomy. Powiedz, czego szukasz? U mnie znajdziesz wszystko. Dobra. Znajdziemy wszystko na następnym odcinku. Trzymajcie się, bajo. Hej.